Co gdyby na Ziemi zaczęło ubywać wody? Witajcie! Zwykle rzekło się mówić, że poziom mórz i oceanów ciągle się podnosi i z roku na rok nasze problemy z tym związane będą się tylko nawarstwiać. Nie trudno się z tym faktem nie zgodzić w momencie, kiedy chociażby Indonezja zmuszona jest przenieść swoją stolicę z powodu nieustających powodzi. W końcu Dżakarta położona jest na bagnistych terenach, przez które przechodzi aż 13 rzek. Pierwsze prace w tym kraju mają ruszyć w 2021 roku i potrwać do końca 2024, kiedy to nowa stolica będzie już liczyć 1,5 miliona mieszkańców. Przez następnych 100 lat woda ma podnieść się nawet o 2 metry, jednak warto w tym miejscu zastanowić się nad tym, co by było, gdyby ten proces się nagle odwrócił i zamiast wody przybywać, to zaczęłoby jej najzwyczajniej w świecie ubywać. Dlatego my w dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy taki proces jest w ogóle możliwy oraz jak wyglądałby świat, gdybyśmy zaczęli tracić naszą ziemską wodę. No i oczywiście, co by to oznaczało także dla Polski oraz reszty świata. Tak więc uwaga, czas zacząć wielkie wysuszanie Ziemi. Słuchajcie, jeśli nie jesteście jeszcze w posiadaniu mojej gry planszowej Globalista, w której możecie podbijać świat czy też Europę na 2 dostępnych mapach, to zapraszam was na mój sklep globalista.pl, ponieważ po wielu waszych pytaniach właśnie udało nam się wyprodukować następnych 500 sztuk, więc kupujcie póki jeszcze są. Do dyspozycji macie wiele unikalnych jednostek i karty taktyk, więc w walce liczy się także wasza unikalna strategia, dzięki której zbudujecie potęgę. Tak więc nowe imperium czeka właśnie na was. Oprócz tego pamiętajcie, że twórca najciekawszego pomysłu na odcinek oraz najlepszego komentarza otrzyma koszulkę Teamu Globalistów. Co do drugiego sezonu, to już kwestia tylko kilku chwil, więc szykujcie się. Okej, nie przedłużając, zaczynajmy już. Podczas ostatniego zlodowacenia, które trwało mniej więcej od 115 do 11 tysięcy lat temu, poziom wszechoceanu był jednym z najniższych w historii. Woda schodziła nawet około 130 metrów niżej niż ma to obecnie miejsce. To powodowało, że wiele mas lądowych ponownie wynurzyło się na powierzchnię Ziemi. W tamtym czasie Wielka Brytania była połączona z Europą, Japonia z Chinami, a Azja z Ameryką Północną. Stało się tak, ponieważ duża część wód w pobliżu biegunów zamarzła, co automatycznie spowodowało redukcję poziomu mórz i oceanów. Później wszystko oczywiście wróciło do normy, którą dziś znamy, jednak wcale nie jest wykluczone, że ponownie będziemy mieli do czynienia z podobnym procesem, który tym razem nie będzie globalnym problemem podnoszącego się poziomu morza, a problemem cofania się linii brzegowych i tym samym zmniejszenia poziomu mórz i oceanów. Taki scenariusz dla wielu miejscowości portowych byłby istnym koszmarem, co zresztą możecie zobaczyć sami, patrząc na przykład na Amsterdam, Londyn, Hamburg czy nawet Gdańsk. Ba, co więcej, nawet Morze Bałtyckie prawie stałoby się jeziorem, bowiem część z cieśnin duńskich zostałaby zamknięta. Pytanie tylko, czy taki scenariusz, w którym woda by się obniżyła, jest w ogóle możliwy? Temperatura oceanu jest najwyższa od czasu rozpoczęcia dokładnych pomiarów w połowie XX wieku, a dzięki zmianom klimatycznym wywołanym przez człowieka w nadchodzących latach sytuacja będzie się tylko pogarszać. Ale nawet jeśli ludzie będą wyrzucać gazy cieplarniane do atmosfery, to czy oceany mogą kiedykolwiek stać się na tyle gorące, że zaczną wrzeć lub powoli wysychać? Na nasze szczęście obecne praktyki ludzkości prawdopodobnie nigdy nie mogłyby podgrzać świata na tyle, aby tak się stało, bowiem nawet gdybyśmy spalili wszystkie znane nam rezerwy paliw kopalnych, nie osiągnęlibyśmy wymaganego do tego ciepła. Ten fakt podkreśla Zeke Hausfather, klimatolog z Berkeley Earth, czyli organizacji no-profit zajmującej się analizą danych o temperaturze. Warto jednak wspomnieć, że mimo tego w dalszej perspektywie czasu obecny stan rzeczy może ulec znaczącej zmianie, a realny efekt klimatyczny jest raczej odczuwalny często nawet setki lub tysiące lat później po wydarzeniach, które miały na niego wpływ. Około 93% generowanego przez nas ciepła jest pochłaniane przez powierzchnię wszechoceanu, który stanowi naturalny balans dla ziemskiego klimatu. Według pomiarów naukowców cieplejszą wodę możemy obecnie znaleźć nawet w głębinach morskich, co do tej pory nie miało raczej miejsca. Cząsteczki ciepłej wody przez cały czas odparowują z powierzchni oceanu, a sama para wodna jest gazem cieplarnianym, więc większe ilości wody w atmosferze powodują błędne koło sprzężania zwrotnego i ogólnie cieplejszy świat. Uważa się, że coś podobnego wydarzyło się dawno temu na Wenus, powodując wrzenie oceanów naszej siostrzanej planety. Nam obecnie do takiego scenariusza jeszcze daleko, jednak faktem jest to, że już teraz są miejsca, gdzie średnia temperatura powierzchni wody podniosła się nawet o 4 stopnie Celsjusza, a to raczej nie wróży nic dobrego. Aczkolwiek kluczowe jest także to, że zazwyczaj proces nagrzewania naszej planety przechodzi gwałtowne odwrócenie i wtedy samoistnie się wychładza przez epoki lodowcowe, które w ten sposób także obniżały poziom wody. Jednak jak to będzie tym razem, to niestety, ale nikt nie wie. No dobrze, zastanówmy się więc, jakie masy lądowe odsłoniłyby się w przypadku, gdyby poziom wody obniżyłby się o bezpieczne jeszcze dla naszej planety około 300 metrów, na przykład w wyniku kolejnego zlodowacenia lub powolnego procesu wysychania. W takim scenariuszu do dyspozycji mielibyśmy około 10% więcej powierzchni niż ma to obecnie miejsce. Doszłoby do podobnej sytuacji, jak to miało miejsce podczas ostatniej epoki lodowcowej, czyli Wielka Brytania połączyłaby się lądem z Europą, Japonia z Koreą i Chinami, a Morze Beringa zniknęłoby niemal całe, łącząc Azję z Ameryką. Malta stałaby się częścią Włoch, a Afryka prawie zyskałaby połączenie lądowe z Europą. Teoretycznie most wystarczyłby, żeby tego dokonać. Polska natomiast straciłaby dostęp do morza, stając się krajem w samym środku Europy. Dla naszego klimatu byłoby to zabójcze, jeśli proces nastąpiłby w wyniku powolnego odparowywania wody. W takim wypadku, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy dość ubogim w wodę państwem, które zajmuje ostatnie miejsca pod tym względem w europejskich zestawieniach, tak prawdopodobnie większość Polski byłaby bardzo sucha lub zmieniłaby się nawet w pustynię. Oczywiście tak by nie było, jeśli proces ten miałby miejsce w wyniku epoki lodowcowej, jednak w przypadku odparowywania wody Afryka niemal w całości byłaby niestatna do życia, a Polska, jak i reszta Europy, cieszyłaby się klimatem podobnym do tego zwrotnikowego, czyli mniej więcej takim, jak ma to miejsce obecnie w Mali, czyli jednym z najbiedniejszych państw świata, gdzie woda to dosłownie skarb. Oprócz tego największe porty i najważniejsze metropolie napędzające światową gospodarkę zostałyby odcięte od wody, co skutkowałoby ich degradacją i powstaniem nowych przybrzeżnych miast. Obecnie około 40% światowej populacji żyje w promieniu 100 km od wybrzeża, więc jeśli mielibyśmy przetrwać jako gatunek, to musielibyśmy się podjąć budowy największego projektu infrastrukturalnego w historii, bowiem nasza cywilizacja musiałaby na nowo zasiedlić przybrzeżne tereny, budując drogi, miasta oraz na przykład sieć energetyczną, ale także wiele innych ważnych projektów infrastrukturalnych. Jeśli natomiast miałbym w tym wskazać jakieś pozytywy, tak zyskalibyśmy jako ludzkość kilka tysięcy nowych wysp, a jedna z największych pojawiłaby się wtedy obok Madagaskaru, bowiem tam woda nie jest aż tak głęboka. No dobrze, ale pójdźmy o krok dalej, czyli co by się stało, jakby poziom wody podniósłby się o około 50%. Cóż, Ziemia wtedy już raczej nie nadawałaby się do życia, bowiem pozostałoby tylko około 30% dotychczasowej powierzchni mórz i oceanów, a to właśnie one odpowiedzialne są za wychładzanie i utrzymanie naszej atmosfery. Jedyny obszar, na którym być może mogłyby jeszcze panować warunki umożliwiające podtrzymanie życia, znajdowałyby się w okolicach lądów, które wyłoniłyby się na biegunie południowym i tylko nie opodal wody. Jednak biorąc pod uwagę gwałtowne zjawiska klimatyczne, jakie miałyby wtedy miejsce z uwagi na strefy ciepła, których temperatura mogłaby przekraczać nawet 100 stopni Celsjusza, tak zderzające się masy chłodniejszego powietrza i tego gorącego skutkowałyby gigantycznymi huraganami i trąbami powietrznymi, a Ziemia już prawie w ogóle nie przypominałaby nam tej, którą znamy obecnie. Na koniec pozostaje nam już wyimaginowany scenariusz, do którego raczej nigdy nie mogłoby jakkolwiek dojść, bowiem wtedy prawdopodobnie cała woda by już odparowała. Mowa tutaj konkretnie o obniżeniu poziomu wody o 7,5 tysiąca metrów, czyli mniej więcej o 75% jej obecnego poziomu. Wtedy jeśli jakimś cudem na Ziemi utrzymałaby się woda w stanie ciekłym, tak to moglibyśmy spotkać tylko w 10 miejscach na Ziemi, a konkretnie w głębokich oceanicznych rowach, takich jak na przykład rów mariański, rów filipiński, rów portorykański czy też japoński. Jednak w tym przypadku temperatura na Ziemi zbliżona byłaby do tej, jaką możemy uświadczyć na Wenus, czyli mniej więcej wahałaby się w przedziale od 200 do 400 stopni Celsjusza, więc raczej resztki wody zdążyłyby się już wygotować. Na koniec pozostaje nam nieco bardziej ekstremalny scenariusz, czyli taki, w którym coś wyrzuca Ziemię z jej aktualnej orbity. Ten warunek zdaje się być raczej niemożliwy do realizacji, jednak załóżmy, że tak się dzieje, a nasza planeta nieznacznie zbliża się w stronę Słońca. Jak zapewne wiecie, Ziemia znajduje się w tak zwanej ekosferze, czyli strefie nadającej się do życia. Gdyby jej średnia odległość od Słońca zmniejszyła się zaledwie o 1,5 miliona kilometrów, czyli tylko około 4 razy więcej niż odległość Księżyca od Ziemi, tak przy obecnym nagromadzeniu gazów cieplarnianych, oceany faktycznie zaczęłyby wyparowywać, a gromadząca się w atmosferze para wodna prawdopodobnie już w ciągu kilku lat podniosłaby temperaturę naszej planety do tego stopnia, że ta nie nadawałaby się już do życia. Tak jak więc sami widzicie, gdyby na Ziemi znacząco ubyło wody, tak ta stałaby się martwą planetą, więc zarówno proces podnoszenia się jej poziomu, jak i jego redukcji jest czymś negatywnym. Jednak raczej na chwilę obecną nic takiego nam nie grozi. Okej, ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!